Dostaliśmy coś fajnego, coś nowego, coś fajnego. Dostaliśmy Pelpada. O, możemy zapisywać znajomych, bla 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 bla. Bardzo fajne rzeczy, które pomagają nam walczyć online. Ale ja tutaj nie mam połączenia online jeszcze. Ale fajną rzeczą jest to, że nawet jak się ściągnie Roma z Pokemonów Black and White, to można, jak się podłączy do internetu, jak się tam skonfiguruje swoje połączenie, to potem można walczyć normalnie z ludźmi przez Wi-Fi, którzy grają na Game Boyach, znaczy na tych, na Nintendo DS-ach. Także fajne jest to, że mimo wszystko, jak nawet nie do końca legalnie dostaniemy naszą kopię gry, to aż żałuję, że nie mogę wchodzić w te linki wszystkie. Ale nie, teraz nie jest na to pora. O, tutaj mamy właśnie miejsce, gdzie Pokemony uprawiają swoją słodką, słodką miłość. Tutaj możemy zostawić dwa Pokemony. I one ze sobą będą... spółkowały. A teraz idziemy do przedszkola. Co jest też ciekawe, że przedszkole jest obok rozmnażalni Pokemonów. Ja boję się wchodzić w te linki. Naprawdę, naprawdę się boję wchodzić w te linki w teraz. O mój Boże, wiecie co? Dobra, ja nie wiem, czy to mi zepsuje streama, czy też nie. Mam nadzieję, że nie. Ale wejdę w tego linka. Wejdę w tego linka i zaraz zobaczymy. O mój Bo Jezus Maria. O fuck, wracamy do gry. O Jesus Christ. Co wy tutaj podsyłacie, ludzie? O Jezus. To jest rzecz, która teraz zostanie ze mną do końca życia. Już chyba zaprzestanę poruszania takiego tematu. No, dzieciaki, bawicie się tutaj, widzę. Bawimy się, tatuś, bawimy. No, czy tutaj mogę z kimś walczyć? Aha, double battle, że możemy podwójne walki toczyć. Właśnie, teraz osoby zaznajomione z Pokémon Black. Czy macie jakiś pomysł, czy tutaj w najbliższym czasie możemy złapać jakiegoś dobrego Pokémona? Tu jest bodajże chyba ta jaskinia jakaś. W której... możemy coś złapać, tylko nie pamiętam, kurde, jakie tam są Pokémony. Kompletnie nie pamiętam, jakie tam są Pokémony. Jest chyba Subat. Jest Subat. Nie pamiętam, co jest więcej. Szczerze powiedziawszy. No bijacz, proszę cię, zabij kogoś w końcu. No nie wierzę, no jakie ty obrażenia zadajesz, bijacz, no. Aaaa, kocie bezczelny. Co to są za obrażenia? Ten Lillipup zadaje ci tyle samo obrażeń jednym ciosem, ile ty mu zadajesz przez dwa. Shame on you, bijacz. Shame on you. Wow, on zabiera ci 10 życia jednym ciosem. Ja pierdykam, jaki ten Pokémon jest... Chyba jednak nie będę używał Purloina. Tak mi się wydaje. Bo Purloin wydaje się być bezużyteczny. Całkowicie useless. Niestety, będziemy musieli go szybko wymienić. Lillipup zdechł był. Lillipup był, a potem Lillipupa nie było. A ona ma Moonę. Nie chcę zmienić Pokemona. Już nawet nie staram się trenować Purloina. Water gun in your face, ty różowa, słodka kluzko. Tak, ale dopiero wczoraj, jak mi zwróciliście na to uwagę w sumie, że tutaj wszystkie Pokémony są jakieś dramatycznie słodkie, to zacząłem zwracać na to uwagę, że tutaj faktycznie każdy jeden Pokémon, szczególnie te pierwsze ewolucje, są diabelnie urocze. To jest aż dziwne. O, mój biedny Tryton poszedł spać, nie śpi Tryton! Nie spać zwiedzać, strzelać wodnym pistoletem. Właśnie nigdy nie grałem w przetłumaczoną polską wersję gry, a wiem, że są. I zastanawiam się, czy Water Gun jest przetłumaczony jako właśnie wodny pistolet. A to jest defensywna kulka. Nie wiem, czemu jakoś dzisiaj ta gra gubi część dźwięków. Co jest troszeczkę dziwne. Psywave. O, możesz w końcu zaatakować. Dzięki ci, Trytonie. Naprawdę ci dziękuję.
A, 15 poziom, za chwilę będziemy świadkami pięknej ewolucji, naprawdę pięknej ewolucji. Bo Oszołot ewoluuje w bardzo majestatyczną istotę. Jeszcze nie teraz, ale niedługo będzie ewoluował w bardzo majestatyczną istotę. Dobra, Tryton idzie na pewno na pierwsze miejsce, bijasz na drugie, uleczymy tego kota. Bo nie wiem, czy tutaj za chwilę nie będzie jakiejś walki podwójnej, kolejnej, znaczy pierwszej. Ale dla mnie to już jest kolejna. Tutaj to w ogóle te dzieciaki w tym przedszkolu mają dość silne pokemony. To jest smutne, że te dzieciaki w przedszkolu mają pokemony równie silne jak dziewczynka, która ma 10 lat. To jest w ogóle też chore, że ona ma 10 lat i już rusza na jakąś zajebiście epicką wyprawę, gdzie trenuje swoje pokemony, zwiedza cały kontynent. Zostaje mistrzem pokemonów, pokonuje legendarne pokemony. A ludzie pracują na to całe życie, żeby je zobaczyć. Ale świat Pokemonów rządzi się swoimi zasadami. O tym trzeba pamiętać. Dobra, ty co masz? Have a battle with me! Będę się z tą bił, dziecko. Doyle. Rodzice cię bardzo, widzę, pokarali imieniem. O, i mamy pan Pura, który z kolei ma drzewo na głowie. Nie jest to broku, nie jest to kupa, jest to jakiś taki rodzaj drzewa albo grzyba. Jemu rośnie grzyb na głowie. Nie wiem, czemu naprawdę niektóre dźwięki są jakoś dziwnie gubione. Jest to dla mnie tajemnica w tym momencie. No ale widzę, że po tym linku... A nie, to mi się tutaj coś popsuło. O Jezus Maria. A, przepraszam, że wam w ogóle... Przepraszam w ogóle, że wam nie odpisywałem teraz, ale mi się czat zawiesił. Dobra, i teraz tak, jakie linki poryte, nie widziałem tego, już tego linka nie będę wchodził. Mi się Lillipupem dobrze grało, bo Lillipup jest dobrym Pokemonem. On jest wytrzymały, jest silny, jest naprawdę całkiem solidny. Ale nie wiem, właśnie powiedzcie mi, było widać fragment tego linku. Tam ten obrazek magiczny, czy tylko był fragment widziany jakiś, no nie wiem, no zobaczymy, no najwyżej mi zablokują film albo konto. Ważne, żeby nabijać followy, bardzo dziękuję, chociaż takie puste followy też są, to, z takimi followami to jest też tak trochę jak subskrypcjami na YouTube, to zresztą widać mnie na kanale, że no mam tych subskrypcji 1300 chyba teraz. Ale tak naprawdę moje filmy ogląda 150 osób. Ja nie mówię, że to jest źle, no bo to jest tak naprawdę to jest tylko cyferka. Ale bardzo mi miło, że starasz się mnie wesprzeć tutaj w tym streamowaniu. Mam nadzieję, że to się będzie rozwijało w bardzo dobrą stronę, bo szczerze powiedziawszy, dla mnie taka forma interakcji z widzami jest naprawdę fajna i wydaje mi się, że... Wow. Dostałem critical hita. Ale wydaje tak, bardzo, bardzo polubiłem takie streamowanie. Żałuję, że nie mam lepszego neta, żeby streamować lepsze gry niż takie gry na Game Boya. No to jest ból, którego no jakby no już nie przeboleję teraz niestety. Ale po prostu teraz mnie nie stać na to, żeby mieć lepszy net. Chociaż myślałem, że w przyszłym tygodniu będę dzwonił może do dostawcy mojego internetu, żeby zapytać się, czy da się zwiększyć upload z jakąś tam dopłatą. Tylko niewielką, bo jak będzie jakieś zbyt duże pieniądze, to nie ma niestety takiej możliwości. Wtedy będę już skazany jakby na takie gry. To się pewnie znudzi większości osób po jakimś czasie, takie streamowanie takiego czegoś. Aczkolwiek biblioteka gier jest całkiem spora. Co my tutaj mamy? No właśnie, problem tutaj z tym ROM-em jest taki, że podczas podwójnych walk widzicie, co się dzieje. Tutaj się wszystko psuje. Dobrze, Water Gunna użyjemy na Purloina lewego, a ty użyj Scratcha na Purloina lewego. I mam nadzieję, że może zabijemy tego Purloina lewego. No, bijacz, wykaż się. Yes, udało się. Bijacz w końcu kogoś zabiła. Dobrze, i ten Purloin używa Scratcha i moja bijacz, wow, w końcu zaczęła przyjmować ciosy. Czu. Ale może kiedyś, jak się wyprowadzę z domu, to może będzie mnie stać na lepszy internet i wtedy na pewno zainstaluję sobie internet taki z dobrym uploadem i wtedy dopiero zacznie się streamowanko. W
wtedy będziemy streamować jak szaleni. No nie wiem, czy takie streamowanie nie jest fajniejszą rzeczą niż nagrywanie filmów na YouTube'a. YouTube ma swoje plusy, ma swoje minusy. Czemu Oszołot nie ewoluował? Ja myślałem, że on ewoluuje na 15, na 16. Sharen, cześć Sharen. Claudia, stop! We both have a trio badge, so let's see which of us is stronger. Nie! Nie, Sharen! Fuck. Nie sądziłem, że będę chciał teraz z nim walczyć tutaj. I on wrzuca Snivy'ego od razu na sam początek. I ja teraz rozegram to nieco bardziej taktycznie. Że zmienimy Pokemona na Purloina, który jest mięsem armatnim. To jest genialny plan, ja wiem co ja robię i nie musicie się martwić. Purloin zdechnie i wtedy będę mógł bez straty życia wysłać mojego Pansedge'a, żeby zadał Snivy'emu całkiem spore obrażenia. I miejmy nadzieję, że tego Snivy'ego wtedy pokona. Taki jest mój plan na tą chwilę. Tak, 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 ja wiem, że mam Trollface'a. Ja wiem, że mam Trollface'a, tylko ja nie chcę, żeby on dostawał jakby darmowe obrażenia od Snivy'ego. Ja wolę, żeby on wszedł w tą walkę z pełnym życiem, ponieważ on jest 3 poziomy gorszy od Snivy'ego. Ja wiem, że Incinerate jest super effective, ale Snivy i tak... Pan Sir, no przepraszam, mi się cały czas to pieprzy. Te głupie małpy mi się cały czas pieprzą. Więc ja wolę, żeby Bijacz umarła, bo wiem, że ja potem sobie poradzę już Trytonem z kolejnym jego Pokemonem. Tylko po prostu chodzi o to, żeby wyeliminować tego Snivy'ego, żeby Trollface, który w zasadzie może mu zadać najwięcej obrażeń, wszedł w tą walkę z pełnym życiem, jak widzicie, no wszedł w tą walkę z pełnym życiem. A tak to by dostał tak naprawdę, bardzo możliwe, żeby dostał dwa razy już cios od Snivy'ego tak naprawdę za darmo. A teraz przynajmniej my odpowiedzieliśmy mu tym Incinerate'em. Czu. Dobrze, i teraz dzięki temu, że Snivy postanowił dwa razy dla mnie użyć Lira, to niestety Trollface zabije tego Snivy'ego dosyć szybko. Wow! Jednak nie. Jednak nie aż tak bardzo. No dobrze. No ale i tak wyszło na jedno. Widzicie, to była całkiem... Jeszcze nie zginął? Boże święty. Ale to była całkiem przemyślana taktyka z mojej strony. Bo w tym momencie Bijacz i tak już wiem, że ona jest mięsem armatnym, więc ona nie musi dostawać expa. I ona tak naprawdę może właśnie wchodzić do walki, żeby ginąć. Purloin! Na Purloina zmienimy, na Turtona. Dobra, czy namyśliliście się już, jaki Pokemon tutaj jest? Może gdzieś w pobliżu, w tej jaskini, czy na tej drodze? Czy coś tutaj łapiemy, czy nie łapiemy? No ja nie wiem, czy ja mam tutaj się już nastawiać na to, że za chwilę będę musiał się skupić na tym, żeby cokolwiek złapać. Czy mogę na razie chilloutować. No ja mówię, ja chcę was drużynę stworzyć z wami. Z moją widownią, która tutaj jest w tym momencie na streamie. Także od was zależy, jakiego Pokemona złapię teraz, czy później. I z taką drużyną, którą wy mi zmontujecie, postaram się dojść aż do elitarnej czwórki. Dobrze, Sharen przegrał. Wielki Jin. Nie wystarczy chyba miejsca, ale mogę nazwać go albo Wielki, albo Jin. To są dwa imiona, które możesz wybrać, bo tak to nie starczy mi miejsca na Wielkiego Jina. Tu jest bodajże chyba Zepstrika do złapania. Ale nie wiem. Ale czy ja chcę używać Zepstriki? Oto jest pytanie. Czy ja chcę używać Zepstriki? Big Jin. No, Big Jin może się zmieści. Dobra, to już mamy imię dla następnego Pokemona. Dobra, zobaczymy. No jak wejdziemy do tej jaskini, czy tutaj w tą trawę, to zobaczymy, co nam się tutaj jak będzie pojawiało. Patrat... Nie, Patrat, dziękuję. Za Patrata ja stanowczo dziękuję. Do widzenia. Szanowny panie Patracie. Super potion. Akurat tam mi się zatrząsła trawka i tam był piękny Audino, którego mogłem zabić. Purloin. No niestety, Purloinie. Jeszcze raz musimy spróbować.
Jeszcze raz musimy spróbować, pobiegamy chwilę tutaj po tej trawce, zobaczymy, czy jeszcze mi się coś trafi. No tutaj problemem jest to, że jest noc, speed off.